Nazywam się Klaudia Haruba. A ja nazywam się Ewelina Pogorołow-Tamancew i jesteśmy uczennicami prywatnego Centrum Edukacyjnego Sukces. Dzisiaj przeprowadzimy sondę na temat słynnego sportowca Białogardu, pana Marcina Jureckiego. Kojarzy pani może postać pana Marcina Jureckiego? No niestety nie. Nie, ja bardzo tu mało mieszkam, także nie znam. Rozumiem, nikomu. Dziękuję. Nie, tylko dziękuję. Kojarzę, były zapaśnik. Tak? A uważa pan, że dobrym pomysłem byłoby nazwanie ulicy na jego cześć w naszym mieście? Tak, kojarzę. A czy pan uważa, że dobrym pomysłem byłoby nazwanie jego ulicy w naszym mieście na jego cześć? Jak najbardziej, ma bardzo duże osiągnięcia, tak? Dzięki niemu też Białogard jest słynny, więc według mnie powinien mieć swoją. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. W pobliżu jego miejsca zamieszkania wybudowano halę ośrodka sportu i rekreacji, w którym ćwiczyli zapaśnicy. Marcin od czasu do czasu podglądał treningi i uznał, że sam również chciałby spróbować. Zapasy szybko zawładnęły jego sercem i stały się prawdziwą pasją. Na macie nie miał przyjaciół, ale poza nią był idealnym kolegą. Mówił o Marcinie jego przyjaciel. Kiedy Marcin trenował w budowlani, był to jeden z wiodących klubów i skupiał naprawdę dobrych zawodników. Chłopak wykorzystał swoją szansę i zacięcie trenował, co przynosiło mu kolejne sukcesy. Jaką był osobą? Oj, był osobą z bardzo silnym charakterem. A czy myśli pan, że warto by nazwać ulicę jego imieniem? Ja myślę, że taką osobę jak on, naprawdę. Jest to przede wszystkim pierwszy olimpijczyk w Białogardzie. No, człowiek, który zrobił dużo dla Białogardu, dla AKS-u, no dla ludzi też, tak mi się wydaje. Także wydaje mi się, że powinni go uhonorować. Ulice w Białogardzie zostały już poddane dekomunizacji? Tak, w ramach dekomunizacji, ustawy dekomunizacyjnej w Białogardzie Rada Miasta podjęła decyzję, że ulica Dąbrowszczaków będzie zmieniona na nazwę kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ulica Patrycego na rotmistrza Pileckiego. A czy uważa pani, że nazwanie jednej z ulic Białogardu imieniem pana Jureckiego będzie dobrym pomysłem? Jak najbardziej. My jako radni, ja oraz Tomasz Strzębała, wysłaliśmy nawet taki list intencyjny do mieszkańców ulicy Dąbrowszczaków z prośbą, aby w ramach konsultacji społecznych była możliwość dodania jeszcze jednej nazwy, m.in. ulica Marcina Jureckiego była jedną z naszych propozycji. Nie spotkało się to tak jakby z takim dużym poparciem. Jest szansa, że w przyszłości w mieście Białogard nowo powstała ulica może być nazwana ulicą imieniem Marcina Jureckiego, na przykład na osiedlu Olimpijczyków, gdzie to by wpisywało się tak jakby w narrację całego tego okręgu.